rozmowa tak kwalifikująca to jest ostatnie, tak? Mało osób na tym odpada. Bardzo dużo osób odpada na etapie tego egzaminu praktycznego. Oprócz takich sensu stricte pytań związanych jakby z tematem, z tym, co będziecie tam robić, z jakąś tam historią sztuki, historią powszechną, czy jakimiś zagadnieniami powiedzmy humanistyczno-artystycznymi, pytaniami typu, na jakiej ostatnio byłeś w wystawie, czy masz jakieś myśli na temat jakiegoś tam filmu, albo no, whatever, czy generalnie, czy się interesujesz sztuką, nie? I czy poświęcasz temu też swój wolny czas, ale nie tylko przygotowujesz się do egzaminu. Bardzo ważne jest takie wrażenie, które robisz na osobach, które cię egzaminują. Oni bardzo duże, jakby dużą wagę przykładają do tego, żeby nie użerać się potem na SP z kimś, kto jakby nie dorasta do swoim poziomem, do jakby klimatu tej uczelni i tak dalej. Jest to lekki snobizm, ale trochę jest prawda w tym, że rzeczywiście jak już się dostaniecie na SP, czego wam życzę, to dość trudno jest zostać usuniętym z tej uczelni albo wyrzuconym. W związku z tym bardzo jest ważne, co tak ogólnoludzko sobą reprezentujecie. Więc traktujcie to prawie jak rozmowę o pracy, takie ćwiczenie z autoprezentacji i tak dalej. Czasem błędy merytoryczne nawet w odpowiedzi na te pytania, które będą wam zadawać, nie stanowią tak dużego problemu, jak właśnie jak to, że jakoś tam nie kliknęło, że nie prezentujecie się jako artysta, jako osoba, która ma jakiś określony tam charakter, która chce robić rzeczy piękne z pasją i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj bardzo ważne, żeby tak pokazać jakiś tam swój charakter bez jakiegoś specjalnego chamstwa. Może być nawet z lekką kontrowersją, ale po prostu to jest ważne. Oczywiście im bardziej taki, powiedzmy, z zacięciem naukowym kierunek, czy na przykład konserwacja, tym bardziej merytoryka ma znaczenie i no, studenci konserwacji słyną z tego, że po prostu zazwyczaj na wszystkich tych wspólnych przedmiotach, jak historia sztuki, czy tam, nie wiem, historia filozofii, i to zwykle jest razem z studentami innych wydziałów prowadzone, mają bardzo wysokie oceny, bo się uczą dużo. Te studia mają 6 lat, są jednolite, licencjatu i tak to wygląda. To jest rok dłużej niż jakiekolwiek inne studia na SP. Więc tutaj no, jest dość. To są ciężkie studia. Ja skończyłem to i już bez kombatanctwa, którego nie znoszę, powiem, że o ile jest to takie coś, że nie zamieniłbym tego doświadczenia na żadne inne, to było ciężko. Tak czy inaczej, warto też się odwoływać od decyzji, jeśli przeszliście do ostatniego etapu egzaminu, bo co roku kilka osób dostaje się z odwołania. A dlaczego? A dlatego, bo przecież mogli się dostać jeszcze na jakieś inne studia. I po prostu mogli nie wybrać ASP. Tak. ASP nie jest pierwszym wyborem wszystkich ludzi na świecie. Wyobraźcie sobie, moi drodzy koledzy artyści. I pewnie też jest bardzo dużo całkiem przyzwoitych artystów samouków. No, choćby Francis Bacon był samoukiem. Tak czy inaczej,
Na pewno to jest miejsce, gdzie dostaniecie tak na talerzyku potrzebne Wam umiejętności w jednym miejscu, w sensie za darmo od ludzi, którzy już umieją malować, rysować, rzeźby robić czy cokolwiek. Jest to bardzo wygodne, jeśli ktoś rzeczywiście zamierza pracować tutaj, tworząc kulturę i sztukę, to polecam, prawda? I też warto się przygotować, że pewnie za pierwszym razem nie wyjdzie. Odnośnie takich rzeczy, gdzie należy się uczyć rysunku, malarstwa, poszerzyć swoją wiedzę z historii sztuki i tak dalej, no to moi drodzy, jest tak, że profilowane liceum nie jest najlepszym pomysłem, bo często widać manierę jednego gościa, który tam będzie was wszystkich tam uczył rysunku, malarstwa albo czegokolwiek. No, przynajmniej to jest to, co utrzymują wykładowcy na SP. I słyszałem takie teksty, ja tego nie oceniam, w sensie moim zdaniem to jest niesprawiedliwe i osoby z liceów profilowanych i klas artystycznych jakby wcale gorzej nie malują, ale słyszałem taki tekst, że tutaj artystów się szkoli, a nie przyjmuje i jak ktoś ma już własną manierę, to jest ukształtowany i to nie interesuje niektórych. Też bardzo dużo osób prawdopodobnie dostaje się, że tak powiem, po znajomościach. Ja też nie będę rozwijał tematu, nie jest to coś, co mnie interesuje, ale wydaje mi się, że nawet wśród tych osób, jeśli średnia ilość podejść, to jest przynajmniej było za moich czasów 2,5 raza, to nawet wśród tych osób, których może być łatwiej z jakiegoś tam mniej merytorycznego powodu, to jest dalej duża rywalizacja i jak się dobrze nie maluje, to czy rysuje, to się człowiek po prostu nie dostanie. Są darmowe konsultacje, o których już mówiłem. Jest to warte wykorzystania i można przychodzić na to, nawet jak jeszcze nie jesteście w klasie maturalnej, co ja uczyniłem. Byłem tam 2 lata przed egzaminem wstępnym. No. I pomaga to. Wszelkie domy kultury są super. Bo bardzo często trzeba płacić jakieś śmieszne pieniądze albo żadne. Jeśli ktoś ma większy budżet, polecam wszelkiego rodzaju kursy na SP oraz wolną akademię, czyli uczęszczanie jako powiedzmy taki wolny słuchacz razem z studentami na po prostu na zajęcia z rysunku czy malarstwa. To już de facto robicie taki rok zerowy czy coś takiego i poznajecie ten klimat, te kryteria i to wszystko i w międzyczasu spędzicie na uczelni zanim na nią zdacie, tym jest lepiej. Ciężko się dostać, kryteria są dość niejasne, bo to jest sztuka, a nie wiem, matematyka, więc sprawa jest ciężka. Nawet jeśli jesteście dobrzy i tak jak mówiłem, życzę Wam powodzenia i trzeba wykorzystać tutaj wszystko, jak wszystkie ułatwienia, które można mieć. Konsultacje SP, raz. Zajęcia dodatkowe z rysunku, bo plastyka w szkole w większości ma tak profilowane liceum. No, uprzedzeni są egzaminatorzy z ASP,
do takich osób, więc proponuję klasę artystyczną w Ogólniaku. Była kiedyś w Cervantesie i w Liceum imienia Sobieskiego w Warszawie. I bywają takie klasy, a jak nie, albo nawet mimo to, jeśli ktoś chce lepiej rysować, to jakiś dom kultury, w zasadzie dowolny, albo kursy rysunku, nie kursy rysunku architektonicznego, tylko artystycznego, bo to też troszeczkę co innego. I właśnie, jeśli chodzi o historię sztuki, to też zajęcia są w domach kultury, to rekomenduję SCEK, czyli Stołeczne Centrum Edukacji i Kultury, dokładnie Magdalenę Bibińską, moją nauczycielkę z historii sztuki jednego. Jest ona jednym z najlepszych pedagogów, których znam. I ja osobiście na przykład nie musiałem się uczyć do wielu egzaminów na SP z historii sztuki jakoś tak super intensywnie, bo po prostu ona prowadziła w tym SCEK-u zajęcia blisko rynku Starego Miasta. I one były na takim poziomie już akademickim, więc no, to było super. Tak, więc to są takie ułatwienia, które mogę Wam powiedzieć. Warto pokazywać jak największej ilości osób, nawet dyletantów, swoje prace. I generalnie nie wstydzić się, zacisnąć zęby, przyjąć krytykę, podejść do krytyki jak do tego, że się uczycie i że jest niezbędna i przyzwyczaić się, bo przeglądy bywają bardzo niemiłe na akademii i jak ktoś nie jest na to odporny, to tak jak mówię, o ile naprawdę świetni byli moi pedagodzy w większości i tak dalej, o tyle ich tam dydaktyczne przygotowanie to tak różnie. Świetni byli jako ludzie, ja bardzo dużo się nauczyłem, ale no, pamiętajcie, że to są ekscentrycy, aktywni artyści, ludzie, którzy są troszeczkę tu i troszeczkę tam, nie? Gdzieś tam odklejeni od tego od tej naszej szarej rzeczywistości. No to plusy i minusy, no, mają swoje charakterki, nie? Jeden jest tam choleryczny, drugi jest zamknięty w sobie, ale wszyscy są dziwni, bo to ASP i naprawdę są dziwni. Tak czy inaczej, więcej dobrej sztuki i mam nadzieję, że Wam pomogłem tym filmem.